Niedawno mi się skończył urlop macierzyński, więc jestem jeszcze taka trochę pomiędzy, bo cały czas trochę myślami, to jest zawsze trudne, bo z jednej strony jestem trochę myślami w domu i kiedy jestem w pracy, to chciałabym być z dzieckiem, a kiedy jestem z dzieckiem, to myślę sobie, Boże, jak ja bym chciała trochę popracować, bo też ta nasza praca jest trochę taka uzależniająca. Lubimy tu być, naszej pracy towarzyszy adrenalina, która jakby wnosi coś innego do życia i ciężko jest się bez tej pracy obyć. Natomiast ten rok z dzieckiem był naprawdę fantastyczny i na pewno jeżeli kiedykolwiek pojawi się drugie dziecko, to na pewno też będę chciała ten rok być z nim. Natomiast teraz już jest dobrze, ale rzeczywiście początki były trudne, bo musiałam znaleźć tę postać. Ta postać jest taką... Jest bardzo przebojowa, jest bardzo odważna, a ja mam wrażenie, że tak się trochę tam zasiedziałam w domu, że trochę był ten taki czas bycia w dresach, jestem mamą, jestem skupiona na dziecku i nagle muszę przyjść tu i wskoczyć w szpilki, skórzane spodnie, potem zrzucić z siebie to ubranie i to naprawdę było stresujące, natomiast teraz już mam nadzieję, że widzowie tego stresu nie poczują i że już to pójdzie z górki. Wiele osób też mówi, że właśnie po urodzeniu dziecka kobiety zyskują taką dodatkowe siły i są w stanie wszystko lepiej zorganizować. Jak to jest w Pani przypadku? Zdecydowanie. Mam wrażenie, że mogę góry przenosić po prostu, będąc mamą. I rzeczywiście to jest taka siła, jaką daje macierzyństwo, ogromna. I też to, że ja po prostu stałam się też mistrzem logistyki. Ja potrafię tyle rzeczy naraz połączyć w tej chwili. Kiedyś mi się nawet nie śniło, że ja mogę tyle rzeczy w tym samym czasie robić, więc rzeczywiście tak jest. A taki powrót do formy, bo forma idealna? Dieta. Nie będę kłamać, że taka się urodziłam albo coś. Po prostu zaczęłam też dbać bardzo o swoje zdrowie i zaczęłam dbać o to, co jem, bo przyświeca mi taka nowa zasada, że jestem tym, co jem i to się u mnie bardzo zmieniło i dzięki temu też ta forma w zasadzie no, zrobiła się sama. A poza tym w domu mam naprawdę niezły trening, bo Aleksio waży już chyba ze 12 kilo, więc noszenie go dzień w dzień też jest treningiem. Pewnie na ćwiczenia czasu brakuje. No na siłownię czasu nie ma. Przez jakiś czas udawało mi się te dwa razy w tygodniu wygospodarować. Teraz podczas prób było to absolutnie niemożliwe, więc mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócę.